Było to 21 grudnia 1985 roku. Obudziłam się w środku nocy. Miałam strasznego kaca, pociłam się i cała się trzęsłam. Nie miałam ani grosza. Wiedziałam, że mój śpiący w sąsiednim pokoju mąż ma pieniądze. Znalazłam 50 złotych. Poczułam się znacznie lepiej. Ale niespodziewanie przyszła mi do głowy myśl, że przydałby mi się zapas na resztę nocy. Pojawiła się we mnie charakterystyczna odwaga i już nie zachowując żadnych środków ostrożności, a nawet brawurowo zapalając w przedpokoju światło, śmiało weszłam do mieszkania i wyjęłam z kredensu butelkę soku malinowego. Brałam pod uwagę, że mogę mocno usnąć i chciałam, gdyby rano mąż się obudził wcześniej i zastał stojącą przy moim tapczanie butelkę, żeby pomyślał, że to jest czysty sok. Rano wprawdzie mąż nie zauważył ani butelki, ani że musiałam wychodzić do nocnego, ale zauważył, brak 50 zł, o co zaczął mieć głośne pretensje. Ubrałam się, spakowałam i tak zaczęła się moja włóczęga po kraju, która tak naprawdę była gigantycznym pijackim ciągiem.